sobotę w Stanowie odbył się zlot stowarzyszeń działających na terenie gminy Dzierzgoń. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo jubileuszowa. Z tej okazji władze gminy Dzierzgoń postanowiły podziękować stowarzyszeniom oraz wolontariuszom, którzy angażują się w życie społeczne naszej gminy na różnej płaszczyźnie. Pani prezes, 8 lat działacie tutaj na lokalnym rynku, tutaj w Stanowie. Co udało do tej pory się zrobić? No, jak widać, tutaj efekty naszych prac są to, boisko powstało z projektu, to ten piękny ogród, który możemy prezentować wszystkim, którzy przejeżdżają, przechodzą. Czy dużo pracy trzeba włożyć, żeby osiągnąć sukces? Mam tu na myśli trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie na najpiękniejszą wieś województwa pomorskiego. Na pewno dużo pracy naszych koleżanek, które pomagają tutaj w tym, żeby ten ogród wyglądał tak, jak wygląda. Zachęcam do tego, aby każdy, który ma możliwość przyjechać, zobaczyć, jak tutaj to miejsce wygląda, naprawdę warto, bo jest pięknie. Każdy, kto tutaj jest, to naprawdę mówi, że piękne miejsce. Te pierwsze stowarzyszenia 20- i 25-letnie rzeczywiście były tylko dwa na terenie gminy, a taki duży rozwój naszych stowarzyszeń, to my możemy powiedzieć, że nastąpił około 12 lat. Wtedy, kiedy powstała lokalna grupa działania, kiedy stowarzyszeniom mogliśmy wspierać i pomagać. I też nastąpiła możliwość dofinansowania ich pomysłów, ich marzeń. I wtedy te stowarzyszenia rzeczywiście jak grzyby po deszczu w naszej gminie wyrastały i realizowały naprawdę takie zadania, które były potrzebne, które kroili na swoje możliwości i swoje potrzeby. Czym dla takiej małej społeczności jak Stanowo, Jasna, Bongard jest właśnie ta integracja, chęć i możliwość spotkania się i robienia wspólnie różnych projektów? Myślę, że się w ten sposób bardzo dobrze organizuje i rozwija społeczność lokalna. To najczęściej ich pomysły przez nich samych są realizowane. I powiem tak, naprawdę nie ma większego problemu w pozyskiwaniu środków. Tutaj generalną siłą to stanowią chęci i praca, zaangażowanie tych mieszkańców. To oni chcą zmienić, to oni chcą wybudować boisko, plac zabaw i robią to na miarę swoich potrzeb i swoich marzeń. I w ten sposób tak wiele inicjatyw i tak wiele fajnych rzeczy na terenie naszej gminy powstały przy ich zaangażowaniu, ich pracy. Dzisiaj również kilka instytucji, kilka firm zostanie wyróżnionych za swoją działalność dla lokalnych społeczności. Pani jako włodarz, co czuje, wiedząc, że ma takie instytucje, które w każdej chwili są w stanie wspomóc właśnie tą lokalną społeczność? No proszę Państwa, to ten rozwój właśnie generuje, jak to mówią, wszystkie ręce na pokład. To oni nam, oni pomagają, oni wspierają naprawdę bardzo często i środkami i właściwie takim rękoma, jak to mówią, do pracy, maszynami, słuchajcie, urządzeniami. Nie zawsze są to pieniążki, ale to jest też zawsze takie wsparcie, dobre słowo i naprawdę rozwiązują wiele, wiele problemów dla tej społeczności lokalnej. Także to, że tych przedsiębiorstw, takich aniołów biznesu na terenie gminy naszej jest już coraz więcej. Przedsiębiorcy też czują, że wspieranie to jest naprawdę, to jest fajne. To przynosi im też chyba, znaczy jestem przekonana, olbrzymią satysfakcję. To też widzimy, że to po prostu generuje konkretne, następne firmy. Rozwiąż swe, nie martw się miłością, ona znajdzie się. Daj muzykę w kołysecie, płynno fajnie zmieniaj się, góle, ręce i biodra w ruch, jeden obrót, dwa kroki w przód. Daj muzykę w kołysecie, płynno fajnie zmieniaj się, góle, ręce i biodra w ruch, jeden obrót, dwa kroki w przód. Daj muzykę w kołysecie, płynno fajnie zmieniaj się, góle, ręce i biodra w ruch,
jeden obrót, dwa kroki w przód. Daj muzyce, kołysacie, płyną fajnie, zmieniaj się.